Let's remix it. Sprawę, ja już gdzieś jadę. Nie wiem, tak w ogóle to jest coś ze mną tutaj w tym wyścigu, czy nie? Ja jestem. Tak? Z której strony? No. Bo cię nie widzę troszeczkę. A ja jesteś, dobra, to jest z lewej, dobra, widzę. Go! A kurde, ale poszedł ja przecinał, a tak w ogóle no, to w sumie witam was wszystkich bardzo serdecznie w 201. odcinku z Grunge w Auto Online. Wyścig na fali i oczywiście klasycznie super lama na samym końcu. No ale ze mną oczywiście zacni goście Seba i Patryk. Patryk, na linii jesteś jeszcze, tak? Czy nie? O kurde. Dobra, zaraz ci go zaprosi spokojnie. Przecież nie po to zapraszałem ludzi na grę w ten właśnie dzień, żeby później z nimi nie grać. To było słabe. Dobra. No. Nie lubię bliskich spotkań z drzewami. Wcale, a wcale, nie przepadam za tym. Ej, kurczę, znowu nie wyłączyłem radia, a później będzie w nagraniu Soul Wax na maksa. Jak ci się, Piechol, podobał nowy ten emblemat? O kurde. Kurde, nowy emblemat? Szczerze, no zajeżdża mi profesjonalizmem jak cholera, więc od razu go ustawiłem. Nie, naprawdę zacnie wygląda, ale oczywiście wybrałem wersję z napisem Ekipa Piechola, nie wiem czemu. Delikatny, nie wiem, narcyzm przeze mnie przemawia teraz pewnie. No ale ej, no. W ogóle ja tam nie wiem, jak wy robicie literki. Czy pojedyncze bryły składacie w litery? Jak to jest, kurde, to właściwie? Dokładnie tak, jak mówisz. Aha, dobra, czyli łopatologicznie. Po prostu. Nie, dobrze, spoko, ja tam kurczę inaczej. Ja miałbym czas, to bym tam pewnie usiadł i coś zrobił, ale szczerze bardziej mi się wydaje, że w kreatorze bym poświęcił swój czas. O wiele chętniej niż nad samym emblematem dla ekipy, bo i tak zresztą to jest całkiem naprawdę zacne. Kurde, inaczej, lepszego bym nie zrobił, o, tak powiem. A w sumie moment, bo widzowie nie widzieli tego jeszcze chyba, bo nie było żadnego powiększenia, ale... Zeszedł z motoru. Jak, zszedłeś z motoru w trakcie wyścigu? No to uwierz, że zaraz cię dorwę, chyba. Ja, bo wiesz co, w sumie zsiądź jeszcze drugi raz, to na pewno cię dorwę, o. A byłem tak blisko pierwszego. Kurde, no widzisz, no... Czasami tak bywa. Jesteś najpierw na szczycie, a później na samym dnie. Raz na wozie, raz pod wozem. Ach, albo jak to mówią, biednemu zawsze wiatr w oczy i dupę, jak mówi Kapitan Bomba. Dokładnie tak, jak mówisz. Ja na szczęście to tylko cytat. Ja staram się wulgaryzmy ograniczyć do totalnego i absolutnego minimum w odcinkach. No ale czasami prawo cytatów rządzi się swoim własnym prawem. Musi być dokładnie. A Kapitan Bomba właśnie tak mówi, tylko tam kurczę w sumie jest taki pik jeszcze na końcu, takie pii. No. To może, ej, może w drodze edycji to wrzucę. Jak znajdę takie piknięcie gdzieś w internecie. Ach, dobra, to zaproszenia, tak? Zajmie się tym Seba, czy ja mam powysyłać? No, zajmę się. No świetnie, dzięki, że mnie wyręczysz. Jak bardzo miło z twojej strony. Ale co, celujemy teraz w jakiś wyścig znowu, czy... Zanim to było modne. Stworzył Rockstar. W sumie? Czemu nie? Niech będzie. Ktoś tam ucieka do swobodnej rozgrywki, co prawda? Oj, coś tam wskoczyło na ekran, ale jednocześnie nic mi nie wyskoczyło. Tylko usłyszałem ten dźwięk. Odpowiedni dla jakiegoś, nie wiem, zdobytego levelu czy coś w tym stylu, ale nie. Niestety nie. Dobra, Seba dołącza. Radyjko ustawione właściwe, czyli żadne. Nie wiem, kurczę, ostatnio zauważyłem, że turbo amatorszczyzną z mojej strony było to, że w trakcie, kiedy miałem gości w odcinku, którzy rozmawiają na tym samym kanale, co gra, i że jak kurczę, niestety, zostawiałem włączone radio i zagłuszałem. Seba, odszedłeś, co jest? Znowu wysłać zapro? Nie. No, jestem w stanie do grupy dołączyć nawet. Chciałem Xboxa wyłączyć. Spoko, spoko, nic się nie stało. Już wysyłam. Raz i dwa. Miejsca jeszcze sporo w lobby. Tylko Don Diego 1926 hostuje. 40 sekund zostało. Ej, nowe ubrania, 4 sztuki. Ej, czyli wbiłem jednak tą nową rangę, chyba 54 już. Uhu.
Kurde. Chyba ten wyścig, jak ten wyścig wygra, to 70 to będzie. No jaki pewny siebie. Jak wygra, to coś tam. Oho, oho, tak, tak. Ja zrobię wszystko, żebyś nie wygrał. Kurde, wiem, że wygrasz, że na pewno masz większe szanse ode mnie. Ale w sumie moment, w kompaktach nie jestem aż taki zły. Patryk, gdzie jesteś, bo zostało 12 sekund, a w sumie już nie zostało nic. Nie, dobra, już startuję, a potem dołączę do was. No spoko, dobra, nie ma problemu. Jeżeli nie przeszkadza ci czekanie, o kurde, czemu tylko Panto? W ogóle czemu to się nazywa Panto? Wiesz kolor ekipy, dawaj. Pewnie, że kolor ekipy, oczywiście, że tak. Jak takie główienko, to przynajmniej musi być krzykliwie umalowane, na zielono. Kolor iście trawiasty. Choć nie, w sumie nigdy w życiu nie widziałem trawy o takim kolorze. W życiu. No, jak pomalowali sobie zieloną farbą, to może faktycznie tak wyglądać. Ej, dobra. Mówisz tak, skoro Seba chce wygrać... Nie jestem pewien. Może postawiłem dobrze pieniądze po raz pierwszy w życiu. Ja na ciebie postawiłem 2,5. Na siebie? Nie, na ciebie. Ej, to dobrze, to przynajmniej jeżeli ja wygram, to ty wygrasz, a jeżeli ty wygrasz, to ja wygram. Bo ja postawiłem na ciebie. No skoro już miałeś plany, co będziesz robił, jak wygrasz ten wyścig, no to kurde. Mhm. Ci powiem tak, póki co twoje pieniążki zostały źle wydane chyba. Oj, albo w sumie dobrze. Ale mnie obróciło. Kurde, ale te samochodziki są śmieszne, serio. No przecież tutaj czoło zderzyłem się z gościem z naprzeciwka i odrzuciło mnie jak kurczę szmacianą lalkę do tyłu. Ja pierdzielę. W ogóle te samochody były wcześniej, czy to jest część jakiegoś dodatku nowego? Dodatku, no z tego nie jestem hipsterem. A, tak mogłem się domyślić. Najbardziej hipsterskie z hipsterskich samochodzików. Kurde. No można na niego spojrzeć. Ty gadasz serio? Ale... Pokaż mi takie kiepne. Ale po co? Przecież to i tak będzie padłem, nieważne co się zrobi. Znaczy inaczej, nie, tu się w ogóle mieszczą dwie osoby do środka? No dwie osoby. Nie no, faktycznie już miałem przecież okazję jechać, kurde, co ja tam gadam. No właśnie, nie? Ale nie, no tak wygląda nawet, jakby to mogło mieć siedzenie na samym środku. Tak samo jak kierkę i tyle. O kurde, no co mało, zły zakręt skręciłem. No ale widzisz co, póki co Seba, dobrze postawiłem pieniądze. Mogłem postawić więcej. Teraz żałuję. O, nie no, raczej wygrasz, bo ja raczej tobie nie zagrożę, a jestem na drugiej pozycji. Jestem strasznie, ale to strasznie daleko. Przypomnij mi, ile okrążeń? Może wyjmiemy ten wyścig Monster Truckami. Już jeździliśmy liberatorami w poprzednim, na samym początku. I ci powiem szczerze, nie wspominam tego zbyt dobrze, bo byłem ostatni, jak zwykle. A, spoko. No, ale nie, no w sumie, ale nie, ale jechało się fajnie, dokładnie, no masz rację Seba, masz rację. W sumie, jeżeli będzie, to czemu nie? No ale prawdopodobieństwo trafienia jeszcze raz tego samego w przeciągu 2 godzin, no jest nikłe. Ej, nie no, nie mówcie. Nie, no. Już myślałem, że nie dowiozę. Ale śmiać mi się chce, wyścigi smartów, które tu się nazywałem jak? Panto? Panto? Panto chyba nie. No tak, Panto. Kurde, prawie jak Punto. Klasa mniej więcej podobna. No i kurczę, jeżeli zakłady doszły do skutków, to właśnie wygrałem, dokładnie. 1800 wygrane w zakładach. Dzięki Seba. Proszę bardzo. Wygrałeś prawie 4000, ale 2,5 w plecy na zakładach. Jak mi przykro. Widzisz? Wygrałeś więcej na zakładach jak w tym wyścigu. Ej, hazard nie popłaca, się okazuje. Nie ma liberatorów niestety. Ale jest wyścig byle w dół. O, w sumie może odświeżyć. Może coś zacnego się trafi? Nie. Ej, chyba że walkę o przetrwanie, co wy na to? No, możemy zagrać. Bo jak tam ostatnio wyskoczył mi loading screen z moimi statystykami, to się okazuje, że żadnej walki o przetrwanie nie przeszedłem. Nie, przeszedłeś. O, po co wygrać?
No przecież kurczę. No dokładnie, ja to mam na, kurczę, dosłownie mam to na taśmie nawet, nie? Ale w statystykach widnieje okrągłe zero. Więc może teraz to zaliczę, jak nam się uda. Tylko serio, nazywajcie mnie lamą, ale nie ustawię tutaj. To w sumie Seba. Proszę, nie ustawiaj trudnego poziomu. Po prostu ustaw normalny. Niech to przebiegnie zwyczajnie. Nie mogę tutaj nic ustawiać. Jak, serio? Słapo. Czekaj, krawiec bezkolbowy. Troszeczkę sobie dokupię, bo stać mnie. Dziwne. Gusenberg ostatnio się nie popisał, niestety. Trzępotłokowa. Tak? Zaczekaj, zaraz będę musiał sprawdzić. O, czekaj, nie całą amunicję, kurde. W prawym dolnym rogu. W prawym dolnym rogu to mam Seba Deren 1, 2, 3, 4, hostuję i 30 sekund. Nie no, muszę najechać na gracza, wiem, tylko właśnie kupuję ten, naboje. Jeszcze cały czas i parę granatów. Kup całą amunicję za 160 tysięcy. Ej, u ciebie też ta kwota jest podobna? Też 160? Bo mnie 169 dokładnie. Nie, nie, jak u ciebie oglądałem na YouTubie, to... Aaaa, kurczę, zapamiętał. Ja takich rzeczy nie pamiętam. Nie no, winszuję twojej dobrej pamięci. Uwierz, z wiekiem troszeczkę się spieprzy. O kurde, kupiłem jedną bombkę z przylepną tylko. Nie, dobra, ale spoko, jesteśmy wszyscy w komplecie. Nawet Cool and Sexy się załapał. Albo załapała. Czy ja bym wolał, żeby to była kobieta? Taka ksywka? To się łączy w sam raz. Cool and Sexy. Dobra, czyli... Moment, to jest walka o przetrwanie, tak? Tak, dobra, świetnie. Czyli z bombą przylepną start nie będzie mnie kosztował śmierci pewnie. Dobra, jakaś taktyka? Czy może idziemy wszyscy w jedno miejsce? Coś gdzieś, jakoś coś? Nie, moment, ja znam tą mapkę. Chyba. Dobra, teraz tak, albo to jest dobre miejsce, albo to jest bardzo słabe miejsce, nie wiem. Chodź tutaj, chodź Patryk, jest ja. Dobra, dajcie mi sekundkę, tylko zobaczę, czy jak szybko tutaj bym zginął, jeżeli bym tutaj został troszeczkę dłużej. Jesteś za robą siebie, to nie zginiesz. No, mam nadzieję. Taki jest plan. No, ale pierwsze kilo już posiałem. Nawet pierwsze trzy. Jest serio, ktoś tam petardami do nich będzie strzelał teraz? No, ja mam. Jak zabija, to w sumie czemu nie? Dobra, może się troszeczkę też ruszę teraz za osłony. Troszeczkę na polowanie. Oj, tamten padł. Ale nie tak jak chciałem, nie tak jak chciałem. Miał paść martwa, padł na glebę, szukając ratunku. Ej, moment, czyli skoro Seba nie mogłeś ustawić poziomu trudności, to na jakim my teraz gramy? Na normalnym, na trudnym, na łatwym? Nie wiem, może to chyba na normalnym, czyli tym nie. Czyli na domyślnym. Kurde, dziwne, zawsze było można ustawić przecież, aby było się hostem, nie? Czy to po prostu moje jakieś, kurcze, wyimaginowanie zadziałało? Ten nie wie, że Cool and Sexy prowadzi. Ale ważniejsze jest w sumie tutaj to, że nikt nie zginął, nie? Bo się tutaj gdzie wtedy staliśmy. No pewnie, to dobra miejscówka całkiem. Ja w sumie z kamizelki nic nie straciłem. Amunicji też nie zbyt dużo. No, może się uda. Ile? 10 fal, tak? Trzeba wytrzymać. Ło! Aha, zapomniałem, że w sumie nie możemy nawzajem krzywdy zrobić, dobra. Ale nie strasz mnie tak. Ja mam, czy ja strzelam kołachem, to mam lepszy karabin? No właśnie. W tym autoem łapię z kilometra dosłownie. Ej, tam z tamtej strony ktoś idzie podobno. Patryk, czemu masz różowy CKM? Weź mi kurczę, wytłumacz to proszę. Jak to wygląda? Obrzyn ma wzbudzać strach, to jest strzelba do użycia w krótkim dystansie, tam przeciwnik ma zrobić kupę, zanim mu rozerwie twarz, no ej, kurde, jeżowy, no. Zabrałeś cały efekt. Czemu? Why?
Dobra, w sumie nawet nie musisz odpowiadać. To jest kolor z pistoletów, to jest każdego indywidualna sprawa. Ja tam w sumie nie powinienem krytykować nawet. CKM? Ej, właśnie, kurde. Ej, nie kupiłem go jeszcze, ale słabo. Choć nie, no moment, wydawało mi się, że kupiłem. Przecież strzelałem nawet z niego. Ej, kurde. Ogołocili mnie. Nie, granatnika jeszcze nie. Granatnik jest chyba od 65 rangi, jeżeli się nie mylę. No, to było coś koło tego. No więc kurczę, jeszcze troszeczkę się naczekam z granatnikiem, ale naprawdę, jak się pojawi granatnik, to już mi szczerze, że już nic więcej nie potrzeba. Przecież granatnikiem takie można jaja siać. Przecież helikopter ściągnąć to nie problem. Za pomocą granatnika już nie trzeba strzelać w pilota. Wystarczy tylko trafić. Oj, gdzieś tam kulen sexy sobie poleciał. A właśnie, poleciał czy poleciała? Nie, poleciał, dobra. Oj, coś auto-aim nikogo nie łapie. A w ogóle powiedzcie mi, macie włączony auto-aim, czy ten, tylko na własne umiejętności zważacie podczas gry? Chyba każdy ma włączony. No inaczej, kurczę, no mi tam w komentarzach próbowali sugerować, żebym wyłączył. No, kurczę, no jest w tym troszeczkę racji, żeby to zrobić. Bo przynajmniej nie będzie później problemu, że auto-aim złapał nie tego gracza, co trzeba, no ale mimo wszystko on łapie automatycznie. To nie wiem, czy po prostu moje starcia z innymi graczami by nie były po prostu nierówne wtedy. Zresztą ciężko by mi się było wyzbyć nawyku po prostu, że zaraz po namierzeniu delikatnie prawą gałeczkę do przodu wychylić, żeby przycelować na główkę. Tego już by nie było, bym musiał sam celować. O, oh shit, dobra, zaraz zginę. Albo w sumie nie, jeżeli teraz pobiegnę troszeczkę przed siebie, schować się. Dobra, że jestem koło was. Spoko, spoko. Jeszcze żyję, dzięki za pomoc. Seba, co jest grane, bo tak stałeś? Biedny, ja będziemy musieli zdecydować, co robić. A do ciebie strzelali. Ja muszę ręce wyszło. Emocje. Emocje robią swoje. No! To już fala trzecia, o kurde. I ale mi wstyd. Na samym szarym końcu. Nie, dobra, teraz musi być lepiej. Tylko muszę polecić po kamizelkę niestety. Jeżeli ktoś biegnie za mną właśnie w tym celu, to sorry. Jestem pierwszy. Dobra, dobra. Podbieram chociaż. Z kolei Seba uprzedził mnie w kwestii apteczki. Nie masz przekąsek żadnych? Mam, tylko jeść się nie chcę. A no, w sumie, jak to mało czasu zajmuje, to czemu nie? Wow, shit, gdzie to jest? Tu. Ej, na szczęście nie ściąga maski, jak miło. Podoba mi się ten dodatek mały. No, idealne ujęcie. Ja tam morduję kolesia, a tutaj Patryk sobie popija piwko. Jeszcze jaki product placement, tak twardo pizwaser było widać. Kurczę, jak jakieś wpadnie siano za ten odcinek od pizwasera, to się podzielę z wami. Tak, Grojowi i Rockowi płaci Sprite. W ogóle nie wiem, jak oni się ugadali z tym dealem, nie? Co ma Sprite związanego z Rockiem i z Rojem? Nie kumam. Kurczę, nie wiem, czy żeleją wodę w materiałach, tak? Nie no. Ale nie, naprawdę, nie wiem, bo zazwyczaj jest tak, że firma musi być delikatnie powiązana z tą osobą, która ma ją reklamować. Kurde, ale naprawdę nie widzę związku między Sprite'em a gamingiem jako takim. No i z przyrodzajem, ale to w przypadku Rocka już. Nie, też nie zawsze i też nie zawsze. Oczywiście. Są materiały lepsze i gorsze. Z naciskiem na te usypiacze. Tak zwane. Dobra, jak wam idzie, bo tutaj kurczę szczerze wam przyznam, że wrzuciłem się do przodu jak dzika kuna i póki co nawet kamizelki nie straciłem w całości. Dosłownie strzelam przez krzaki. I właśnie to jest kolejny powód, dla którego auto-aim po prostu musi zostać.
Moje oko nie łapie ludzi przez krzaki. Na kurde, no mówiłem, rzuciłem się jak kuna i są efekty. Zresztą no ostatnio byłem czwarty. Musiałem odwrócić tutaj koleje losu. Dobra, ktoś chce apteczkę, chyba nie potrzebuje. O, gdzie wy tutaj na górę wchodzicie? Ej, w sumie to jest nawet dobra miejscówka. Chyba, że zaraz mnie zabiją po prostu, bo będą przebiegać ze wszystkich stron. O, kto tam został z przodu? Seba, no. Chodź tu, chodź, lepiej w kupie się trzymać. Dobra, chyba tam idą, chyba. Jeżeli radar nie kłamie, oczywiście. Patryk, podziwiam twój spokój. Ten stoicki spokój, albo alkoholizm, nie? To jedno z dwóch. Akurat w tym wypadku konkretny. A, czyli rozumiem, tylko dlatego, że potrzebowałeś życia na maksa, tak? Tak. To nie nauk. To nie taka wewnętrzna potrzeba, muszę się napić. Ach, to kamień z serca mi spadł. Byś był pierwszym alkoholikiem w morderczych ramach? Zaszczytny tytuł. Byś miał kolejny powód, żeby ten tłumaczyć lamerkę ewentualną. Ej, szczerze, powiem wam, że walkę o przetrwanie inaczej pamiętam. Pamiętam tak, że chowało się po prostu za jakiś śmietnik i tam się siedziało, że była kampa. A tu widzę, jak jest zgrana ekipa, to można biegać. Oj, ale teraz nas obleźli. No właśnie, patrzę. Ja bym włożył, kurde, kij w mrowisko, jeszcze później stanął nim papciami. Jak kretyn. Nie, ale w sumie większym kretynem teraz był ten koleś, którego zabiłem. Podszedł mi pod lufę, no co za łe. Dobra, ale fala się zaraz skończy, ale szczerze, to już będzie teraz szósta, więc proponuję już trzymać się w kupie, najlepiej w jakimś miejscu z dużą ilością osłon. No, tam gdzie ten kontener był. No, tam gdzie na początku byliśmy. Tam może być. Dobra, tego samotnego wilka rozwalę. Tu się zabłąkał. No, kulę sexy pada. Coś tam się stało. Seba! To nie do mnie, to raczej tam. Raczej tam. Ten samochód. Widzisz wyższość broni palnej nad wyrzutnią fajerwerków. Po prostu, jak ja mogę sprzedać headshoty i później wynik jest 18, to ty swoimi rakietkami do dwóch. No ale fan chyba jednak mimo wszystko większy, strzelić do kogoś rakietą, nie? Bo headshoty z czasem się nudzą. Ej, moment, to jest to miejsce, nie? Tutaj. Tu gdzie się kręcę. No ja to pięknie. Kurde, kamizelka by się przydała. 7, 5, 2, dobra. Kit. Wytrzymam. Damy radę raczej. Dobra, już miejscówkę przyjąłem. Wydaje mi się, że dobrą. Ale z naciskiem na wydaje się, bo właśnie idą chyba z lewej. No kulen sexy naprawdę teraz walczy o punkty. Leci do przodu, nie bojąc się kul. Ani wieśniaków. O, muszkę tu dostał. Ej, właśnie, muszkę też sobie muszę kupić. To jest co, one shot, one kill, nie? To tak to działa. No. Jak shotgun na odległość. Ta. Kurde, piękna sprawa. Dobra, na dalekie dystanse. Nie no, muszę przetestować, naprawdę. A te muszkiety niestety nie leżą takie sobie do podniesienia pewnie, nie? Chyba, że w dedykowanych trybach. Trzeba kupić. Aha. Kosztował. On chyba coś koło 14 albo 17 tysięcy, tak mi się wydaje. Ale w dalszym ciągu tylko redneki podchodzą, a myślałem, że im wyższa fala, tym oni bardziej, nie wiem, uzbrojeni będą, jakoś opancerzeni, coś. Nie no, tylko ich więcej jest. Aha. A jak się długo ładuje te muszki? Ale właśnie, bo to po każdym strzale trzeba przeładować, tak? A. O, to już nie tak fajnie, to już nie tak fajnie. No ale aby co zwierz, strzelić raz i zmienić na inną broń szybko. A, po co oczywiście musiałeś na mnie zaprezentować. Dokładnie, ej, oj, jadą, świry jadą, nie no dobra. Przyjechali, pojechali, wysadzeni, dziękuję. Gdzieś tam dalej, ja już troszeczkę na ślepo strzelam, ale w sumie potrzebnie, bo kurczę, mnie nawet naboje są towarem deficytowym.
bo helikopter leci. Nie, samochód. Dobra, troszeczkę delikatnie ostrzelamy, ale ej, trafili we mnie, zwłaszcza ten z tyłu. Ej, dobra, skoro to są pewnie ostatni przeciwnicy, to już się ruszę w kierunku apteczki i kamizelki ewentualne, jakby miała się pojawić. No, w sumie teraz będę troszeczkę bliżej niż wy. Aaaa, cały czas pierwszy. Też nie cały czas, dobra. Bez przesady. Ale co, kurczę, jest na rzeczy. Dobrze strzelanie super dla mnie wychodzi w tej walce o przetrwanie. Nie wiem, czy się ze mną zgodzicie. Ja się zgadzam. No kurde, bezapelacyjnie. Suche dane świadczą, kurczę, na moją korzyść. Ale dobra, ej, właśnie, sorry, zapomniałem, nie wróciłem się. Coś mi się wydaje, że to będzie pierwszy zgon. A nie, sorry, kułem seksy zaliczył wcześniej. Przecież. Więc ja by co, nie będę pierwszy. Ale kamizelka, po którą pobiegłem, już poszła latać. Jak bardzo mi smutno, że ten trip był zupełnie niepotrzebny. Entirely fucking pointless. Zupełnie bezcelowy. A ci już jakimi kurczę samochodami podjeżdżają. O, widzę, redneckom się powodzi. Widzę, zbiory były w tym roku, urodzaj. Oj, sorry, Patryk. Troszeczkę cię wypchnąłem. No nie lubię trafiać grubasów w nogi, że później muszę do nich biec, bo leżą i nie mogą się podnieść. O kurde, moment, ich będzie jeszcze więcej, ja się muszę schować. Ej, moment, czy da przejść na drugą stronę? O właśnie, nie. Opuszczanie walki o przetrwanie. O Boże, nie wierzę. Ale to było słabe. O, helikoptery. No to chłopaki, musicie sobie dać radę bez mnie. Ej, chodź nie, w sumie teraz autentycznie po raz pierwszy to zdanie jest prawdziwe. Że bez mnie będzie słabo, bo kurczę, patrząc na dane, to mi całkiem dobrze szło tutaj. O, shit. No, Patryk, cała nadzieja w tobie. No. No i niestety statystyki nie poprawimy. W moim wykonaniu. Niestety dalej tam będzie figurowało zero. No nie no, kasy sporo, naprawdę. To mi się podoba akurat. Najkrwawszy z bandy. Ej, i zapłata za grzechy, nowy tatuaż. Superama ma tatuaż, nie wiem czy widzowie wiedzą. Ale ma schowany tatuaż pod ubraniem. Ej, nie, dobra. Ale tą delikatną dygresją w tym momencie, kochani, ja niestety będę musiał się pożegnać i skończyć ten odcinek. I to wielkie dzięki, Patryk, wielkie dzięki, Seba, za grę. Proszę, pożegnajcie się. Macie swoje okienko czasowe. Proszę. Dzięki, nara. No, to jeszcze raz ja dziękuję za wspólną grę. Trzymajcie się i do usłyszenia następnym razem. Pozdro, cześć, hej. Dajcie suba. Taka reklama na końcu zawsze, ale to zawsze działa. Bo ja tylko później nie mogę wyciąć.